Węzeł przesiadkowy na placu Chrobrego w Policach czekają zmiany. Podczas prac modernizacyjnych przystanek autobusowy zostanie przeniesiony w inne miejsce. Utrudnienia mogą potrwać ponad 3 miesiące. Główne utrudnienie dotyczy zamknięcia przystanku Police-Rynek, na którym zatrzymuje się łącznie 12 linii. W praktyce oznacza to, że przystanek zostanie tymczasowo przeniesiony w inne miejsce. Cierpliwość pasażerów zostanie wynagrodzona zmodernizowanym węzłem. Podpisana już jest umowa. Pod koniec lipca, po opracowaniu, zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, wykonawca przystąpi do realizacji robót. Koszt zadania to 2 miliony 150 tysięcy złotych. 800 tysięcy złotych tej kwoty to dofinansowanie ze środków unijnych. Utrudnienia odczują pasażerowie linii 101, 102, 103, 106, linii nocnych 524 i 526 oraz linii samorządowej, działkowej i plażowej. Od września dotknie to także linii 109, 110 i 111. Prace rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Zmieniona nawierzchnia jezdni i chodników, odseparowane zostanie ulica Wojska Polskiego od tego węzła przesiadkowego. Separowane zostaną również pasy do jazdy autobusów, nowe perony, tablica informacyjna elektroniczna dla podróżujących, nowe wiaty, no i takie fragmentaryczne zagospodarowanie tutaj placu Chrobrego. Jeden z peronów zostanie wydłużony, co umożliwi parkowanie dwóm autobusom. Inwestycja w dużej mierze zostanie pokryta ze środków własnych. Dofinansowanie wynosi 37%.